Pałac Donów, jednego z większych rodów Junkrów pruskich, nie tylko w Morągu, ale miał jeszcze swoje posiadłości pod Młynarami i nie tylko. Po wojnie wypalony doszczętnie, tu się Armii Czerwonej udało dosyć dokładnie to zniszczyć. No i przez wiele lat stanowił rodzaj szaletu miejskiego, głównie w dni targowe. Wszystko było dokumentnie, łącznie z nowym skrzydłem, które tu istniało, już teraz go nie ma, wybudowanym już dużo później przez Niemców. To wszystko było dokładnie wypalone. Aż po Col de Garde. Jak na niemieckie miasto, Morąg był raczej brzydkim miastem. Wynikało to z faktu, że był w dwóch etapach niejako rozwijany, bo stare miasto to wiadomo jeszcze poprzednie lata. Natomiast później, kiedy powstały koszary, bardzo duże, to zaczęło się miasto rozbudowywać i trochę więcej nowoczesnych domów było. Tak powstało sporo domów nowych na Zatorzu, na ulicy Kościuszki, ulica Pułaskiego, której patronował Hermann Göring za Niemców. To były wszystko już nowe budynki w innej, że tak powiem, klasie. A ponieważ tu było już praktycznie się zaczynało przedmieście, bo mury obronne leciały mniej więcej gdzieś tak, o jak tamten narożnik budynku za pałacem z tej strony, to reszta stanowiło przedmieście. W efekcie duże, brzydkie stodoły stały w tym narożniku, ulica 3 Maja Dąbrowskiego. Taka sama stodoła duża na rogu ulicy obecnej Mickiewicza i też 3 Maja na ulicy Kujawskiej, kilka stodół. Zresztą w samym mieście było jeszcze parę gospodarstw. Na ulicy Warmińskiej było kilka gospodarstw, które zajmowali pan Chlebowicz i Grychorowicz, jak z nazwiska wynika z Kresów Wschodnich. Ziemię mieli co prawda tam w stronę Kolonii Warszawskiej, ale tutaj normalne gospodarstwa z oborami, ze stodołami. Ulica Kaszubska, która prowadziła do ówczesnego tartaku na takim lekkim podniesieniu, stał jeszcze wiatrak użytkowany przez państwa Jastrzębskich, konkurował z młynem, który tutaj w dole tam będzie widać, stał na tym kanale łączącym jezioro z Kiercą z tym jeziorem. Tu, gdzie teraz jest rynek, to była fosa i słynne kino Adria. A tak mniej więcej, jak się kończy tutaj to ogrodzenie z jakiegoś tu osłonu tego, to tu stało kino Adria w tamtą stronę, ponieważ stało to na ziemiach dawnej fosy, to pewnie grunt nie był za stabilny i mur trochę pękł. Niemcy stawili szkiełko kontrolne. Po wojnie najpierw nikt się tym specjalnie nie przejmował. Kino było jednym z elementów całej rozrywki. A to jest właśnie ta ulica Rataja. To ocalałe budynki, tu i tu po prawej. O i tam usiądziemy na tamtej ławeczce. A tu jesteśmy
na morąskich plantach, które tak jak w tej chwili istniały już wcześniej. Spieczył je zakład mleczarski stojący tam na tym wzniesieniu, nazywany powszechnie śmierdziuszką, bo zapachy z mleczarni nie zawsze są sympatyczne. Naprzeciwko praktycznie naszej szkoły podstawowej numer 1. Tu natomiast, tak jak poprzednio było, tak stał Dom Kultury. Odziedziczyliśmy po Niemcach, trzeba powiedzieć, zupełnie profesjonalny, dobrze wyposażony teatr. Była scena, proscenium, kurtyna, rampa lamp, budka suflera, pod spodem garderoby z lustrami. Pamiętam taki mdławy zapach kremów, mazideł i tak dalej. Powstał dosyć szybko amatorski zespół, któremu przewodziła pani Zimnoch i małżeństwo Rowińskich. Oni byli inicjatorami wszelkich tych teatralnych postępów. Byli też oczywiście reżyserami. Salę teatralną wykorzystywały również szkoły na różnego rodzaju przedstawienia. Tu był stale dobrze zachowany budynek na tym rogu, a obok taki mały domek, gdzie jeden z pierwszych lekarzy ostruskich, pan Babicki, miał i mieszkanie, i swój gabinet. A było najpierw trzech pierwszych lekarzy tam na rogu Mickiewicza i 3 Maja, pan Rygalski i pan Ryszkowski na 3 Maja tutaj w tych wyższych budynkach. Tak wyglądały te początki służby zdrowia. Szpital był w dobrym stanie, po niemiecku. Tak na vis-a-vis mniej więcej tej ulicy, jak tu w tej chwili się Ogrodowa ta zaczyna, był warsztat zegarmistrzowski pana Majokiego. Włoch, który zaplątał się tutaj, bo był wywieziony na roboty niemieckie. Po wojnie związał się z wdową po niemieckim oficerze, która nieudanie próbowała ewakuować z Królewca na wschód, ale dojechali tylko do Małdyt i tam już pociąg musiał wracać tu z powrotem i tak się związali. Ona miała po mężu 2 synów, Konrada starszego i Martina młodszego. Obaj byli naszymi oczywiście kolegami, obaj trafili do naszej szkoły. O dziwo, szybko się zaadoptowali, szybko nauczyli się języka polskiego. Trochę bardziej w głębi budynek murowany z dużymi schodami, szkoła podstawowa. Wszyscy nowi przybysze, młodzi, którzy zaczynali jakąkolwiek edukację, to właśnie w tej szkole. Trochę głębiej stał budynek taki opuszczony już, ale chyba pełnił kiedyś funkcję budynku gospodarczego. Piętrowy, murowany, tylko że pusty. To tam było miejsce naszych ucieczek na różnego rodzaju wagary. Natomiast wzdłuż całego tego terenu szkolnego biegł schron przeciwlotniczy zygzakowato, jeden z 4 w Morągu. Tam właśnie od początku ulicy Pomorskiej aż po Straż Pożarną po obu stronach oraz trochę w stronę plebanii była zabudowa takich starych poniemieckich kamieniczek i tam zgromadzono całą ludność niemiecką po wojnie, która nie zdążyła się ewakuować z Moronga. A to były głównie kobiety, starcy, dzieci. Ludność nie miała żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o chodzenie po mieście. Jednak podstawowym problemem była kwestia żywności. Nie dostawali żadnych środków do jedzenia, do życia. W związku z tym pamiętam, jak przy naszej masarni ustawiała się kolejka tamtych kobiet niemieckich z kankami po wywar z kotła. No więc budynek poczty, tak jak stał zaraz po wojnie, tak stoi
wymaga trochę remontu, jak widać, ale to dokładnie w tym samym miejscu. Jak się zaczęły te gorsze czasy po 1948 roku, to w sąsiednim budynku powstał radiowęzeł. Całe miasto i pobliskie wioski zostały zradiofonizowane pajęczyną sieci i to stąd leciał nie tylko program ogólnopolski, ale również lokalne audycje, gdzie tam mówiono o wszystkich sukcesach. Tam za tymi drzewkami stał jeden z lokali gastronomicznych. Kormoran się nazywał. A jeszcze troszkę dalej to jest już liceum. Tu w tej części od ulicy mieścił się zawsze internat liceum ogólnokształcącego. Obok była sala sportowa, gdzie żeśmy szaleli. Tam nauczycielem WF-u był pan Gierszewski Antoni. Człowiek wyjątkowy, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, zapał do sportu. On zrobił bardzo wiele w Morągu dla sportu, a potem się wyprowadził do Iławy, gdzie też został poznany jako człowiek bardzo ceniony w sporcie. Jego imieniem odbywają się chyba nawet jakieś mityngi lekkoatletyczne w Iławie. No więc przyjazd do Morąga był dziełem całkowitego przypadku. Nikt oczywiście z tak zwanych repatriantów, jak to nas nazywano wówczas, nie miał wyboru. Po prostu pociąg podjeżdżał pod rampę, odczepiano kilka wagonów i jechał dalej do następnej miejscowości z takim samym zadaniem. My oczywiście na trasie z Olsztyna do Morąga jechaliśmy, przyjechaliśmy to jeszcze byliśmy pod jurysdykcją Armii Czerwonej, bo mimo że to był 1946 rok i kwiecień. Stolarstwo to reprezentował przede wszystkim pan Janczewski. Z końcem 1948 roku, jak wiadomo, nastąpiło zjednoczenie Polskiej Partii Robotniczej i PPS, Polskiej Partii Socjalistycznej, powstała PZPR. No i się oczywiście zaczęły te paskudne czasy stalinowskie. Handel prywatny, prywatne rzemiosło praktycznie przestało istnieć. Wszyscy rzemieślnicy dostali domiary tak zwane finansowe. One nie miały tam żadnych wyliczeń, żadnych, po prostu określone okrągłe sumy do zapłacenia bez odwołania, bez żadnych innych rzeczy. Jedynym wyjściem było zorganizowanie spółdzielczości. I w ten sposób mój tata na przykład i pan Walinowicz, którzy tylko dwaj zostali już wtedy w Morągu, utworzyli tę masarnię, to tam się zaczęła cała ta produkcja. Podobnie było z piekarniami. Piekarnię dosyć szybko wybudowano nową tam przy drodze do Bogaczewa. Gminne spółdzielnie powstały też, to branża rolnicza przede wszystkim. Czasy aż do upadku stalinizmu były naprawdę nieprzyjemne, ani w szkole, ani w pracy, nigdzie. Mimo że mieszkam w Ostródzie, to zaprosiłbym wszystkich do obejrzenia Morąga, bo zmienił się bardzo. Jest zupełnie, byłby trudny do rozpoznania dla dawnych mieszkańców Morąga. Jest zdecydowanie ładniejszy, muszę powiedzieć, niż ten, który żeśmy odziedziczyli po Niemcach. No i to by było tyle. Dziękuję.